Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Wow, właśnie się zespawnowałem. Jaka ładna okolica, ile tutaj jest kwiatków. Chyba nawet, o, jednego ściąłem. Jaka piękna róża, biorę ją. O ja, mój pierwszy itemek. O, i drugi, i trzeci. Ja nie mogę, ile mam już kwiatków. Jestem chyba mistrzem już tej gry. Ja nie dowierzam normalnie, ale super, jak tutaj jest ładnie. A tam jakieś śnieżne bajerki. Oddawać mi tą różę, może spotkam jakąś fajną dziewczynę i bym jej dał tę różę. To by było w sumie bardzo ciekawy pomysł. Ja, tu nie dziewczyna, ale ktoś tutaj sobie drewno ściacha. Kto to? Jakiś chłopczyk, też ma młody, mały, tak jak ja. O, halo, halo chłopczyku, dzień dobry. Nie strasz mnie, czemu się tak skradasz tutaj? Ja nie wiedziałem, że w grze Minecraft można grać na dwie osoby. Nie wiedziałem, że tutaj, ale super, ciao. Witam cię. No witam, ja się właśnie tutaj zespawnowałem. W ogóle dziwna sprawa, że do twojego świata się przeteleportowałem. Ale słuchaj, żeby było miło, mam dla ciebie tutaj różę, proszę bardzo. To taki mój prezencik. Dziękuję, uprzejmy jesteś. Bardzo dziękuję, słuchaj. Ja tutaj odkryłem właśnie, tylko odrąbałem drzewo. A po co? A po co to drzewo w ogóle? Co się z tego robi? To się kopie i co? Bije się to ręką? Mam to bić tak? Jak kurczę, jakiś bokser? To ogólnie długo. Nie. To ogólnie musisz dłużej przytrzymać, wiesz? Teraz właśnie rozkminiłem, bo ja też nie jestem profesjonalnym graczem Minecrafta. Ja dopiero zaczynam ogólnie. Achievement get. Rozumiem. Ja no tak samo. To razem jest zaczynamy. Jesteśmy tak jeszcze niedojrzali gracze, co? Ale będziemy... Tak. Ogólnie ja chciałbym kiedyś być najlepszy w tą gierkę, wiesz? Ja bym chciał tu być mistrzem. Ja tak samo. Mów, co się dzieje? Bo ja tutaj rąbałem właśnie to drzewo i tutaj zobaczyłem, że jakaś jaskinia jest tam strasznie, bardzo strasznie i trochę się boję tam wejść, samemu się bałem. Idziemy wyjdziesz zobaczyć? Ze mną? No chodź. No idziemy, ty pierwszy? Z tobą już się nie boję. Ty pierwszy czy ja? No nie wiem, możemy razem iść tutaj tą trasą. Dobra. Zobaczymy co tam jest, może coś tam znajdziemy, nie? Ej, tutaj jakaś dziwna kratka jest, co to za kratka? Coś dziwnego. Co to jest? Nie wiem. Ty, ale jak my tam wyjdziemy, to damy radę wyjść? W ogóle jak my stąd wyjdziemy? Tak, słuchaj, ja w ogóle gdzieś tam po drodze, jeszcze jak szedłem, znalazłem takie coś. Zobacz, co ja mam. Łopatę mam. Ja cię, skąd to wziąłeś? Jak tym się nie da nic wykopać przecież? Co to? No po tutaj co mi to kop. To nie da rady tego. Tego się nie da? Nie da kopać. A, ja myślałem, że to się da, no nie wiem. Ale ja jeszcze wcześniej, zobacz, mam jeszcze takie klocuszki, także jak tam wyjdziemy, to o, tak, tutaj, ziemię. To dawaj, ziemia się przyda, może nam pomoże. Skakujemy tutaj? O, czekaj. No ja jakoś sobie tutaj schodki może zrobimy, żeby tam nic się nie stało. O, auć! Ała! O. Ale się uderzyłem. I co to jest? Wow! Ja nie wiem, biorę to! Jest, ale super! Ja mam 6, chcesz jednego? Ja mam 3, spokojnie, dam radę! A słuchaj, zostaniesz moim przyjacielem? Jak się nazywasz, kolego? Ja jestem Christian, ogólnie Christian jestem, a ty? Krystek, ja jestem G-Play jestem! Koledzy na mnie mówią Krycha, wiesz? Krycha, słuchaj! Idziemy na jakąś podróż, ja już mam dużo itemków, mam już tutaj dużo rzeczy. Ja w ogóle mam jeszcze tutaj, zbieram róże, bo wiesz, ja myślę, że spotkam może jakąś dziewczynę czy coś i by było to spoko, byłoby spoko. Ej, Krycha, gdzieś ty zniknął? Co jest? Chodź, zobacz tu. Jezu. Co tam jest? Co to? O nie. Co to jest? Tam ktoś leży. Coś tutaj jest w ogóle, głowa jakaś leży na kolanach. Widzisz to, Krycha? O kurczę, widzę! Chwila, jest jakaś skrzynia, otwieram. Zobacz, o, kurczę, co to jest, zbroja. Jakaś zbroja z ziemi. Zbroja z ziemi. Ja ją biorę. A to jest to po lewo? Zaklepuję. A to po lewo takie coś? Flint and steel. Chwila, zaraz sprawdzimy, o wiesz co? Ogień! Widziałeś? Ogień! Normalnie jestem Prometeusz teraz. Tylko to uważaj, bo to można się oparzyć. Czujesz, jak ciepło jest przy tym? Ty! No jest strasznie ciepło! Ty! Słuchaj. A może byśmy to wypróbowali z tym ogniem? Gdyby to było połączenie dobre? Myślisz, że to Myślisz? Jest dobre połączenie? Czekaj, zobaczymy. Ej. Nie, no to się... O, a co to jest? Co coś tu miga w ogóle! To mnie bolało strasznie! Jezu, co tu się stało? Masakra! Ale zobacz ile mamy ziemi, jak super, zbieraj ziemię szybko, dobra. Bo zaraz zniknie. Bierzemy. Krycha, słuchaj, musimy wybudować jakieś schronienie, bo nie wyrobimy tutaj. Może tutaj, dobra. Tutaj jest takie fajne pole, może tutaj byśmy zrobili jakiś domek sobie, co ty na to? Tak, jestem za,
Możemy ogólnie razem zamieszkać w domku, ale co, to już jesteśmy przyjaciółmi, bo ty mi się nie przedstawiłeś, jak masz na imię? No, mówiłam, że jestem Gplay, mówiłem, przedstawiałem się. Gplay, no super, super Gplay, w ogóle, że cię spotkałem, bo ja myślałem, że tu sam będę grał tak samotnie. Ty, Krycha, w ogóle wiem, jak deski robić, nauczyłem się deski robić. No, wow, tam naprawdę, te kwadraciki je włożyłem, te kwadraciki, a z tym, ja mam jeszcze 5 tych ładunków wybuchowych niebezpiecznych, to nie wiem, coś zrobimy z tym, masz jeszcze ziemię? Ja mam 3. Nie, nie kładź tego, bo wybuchnie, nie. O, dobra, już zabrałem, to też dobra, się straszyłem. Dobra, robimy to, dawaj, buduj ruchy. A masz jeszcze tutaj deseczki, bo ty nie mam deseczek. Już nie mam, nic. Ja mam, a jak się robi deski, jak ty to zrobiłeś? Ja to zrobiłem tak, że po prostu włożyłem do tych kwadracików, jak kliknąłem E, wiesz? Słuchaj, patrz, co tam jest. Gdzie? Wow, ja nie wiedziałem, że takie coś tam jest. Jak ktoś tutaj mieszka jeszcze poza nami? Nie! No chyba tak! Jak, Krycha? Ale słuchaj, ja nie mogę! Proponuję jeszcze skończyć nasz dom, bo tam nie wiadomo, czy ktoś mieszka, na wszelki wypadek będziemy mieli schronienie, no jasne, co ty na to? No jasne, dawaj więcej ziemi. Masz ziemię, czy mam jej się jeszcze pozbierać? Mam, trzymaj, tutaj dużo ziemi, pomóż mi budować. Dobra, budujemy i lecimy tam, już nie mogę się doczekać. Normalnie masakra, Krycha, normalnie... Ale ile tutaj rzeczy się dzieje w tym Minecrafcie, jak super ta gra jest! No, ja wiesz co, ja mam mieczek i zbroję, ja ją ubiorę w ogóle. Ja, dobra, mam już ją ubraną. Pokaż, jak wyglądasz? No patrz, jak? Ale chyba jesteś za mały na to, wiesz, za niski jesteś. A mi się podoba, ta zbrojka. Dobra, no słuchaj, dobra. Ja bym wziął tą skrzynię w ogóle, może byśmy tutaj sobie chowali itemki, tylko tutaj, widzisz, jest nie tak fajnie. Nie stawaj obok niego, nie obok tego typka, bo to jest niebezpieczne. Może ja go... Ja go też mogę zebrać, mogę go przestawić. Wiesz co? Zabierz go stąd. Ja zrobię, nie tykaj go, nie tykaj go. Szybko, go. wyrzuć go jak najszybciej. Czekaj. Wywalaj, o, tutaj, wywalaj. Tutaj, zobacz. Dobra, zobacz, czekaj, kopiemy go. Czekaj, kopiemy. O, nie, uciekaj, nie, zakopię nie, się. Nie, szybko. Wow. Ja, widziałeś to, Krycha? Ja nie mogę. Żeś dał. Dobra, słuchaj, musimy stąd uciekać. Idźmy do tego domku. Ja tutaj odpaliłem jeszcze płomień, żebyśmy w nocy tu mogli trafić. I tutaj jest nasz domek. Dobra, jak coś, to się możemy tutaj schować w każdej chwili. Czy na pewno trafimy na miejsce tutaj do nas? Tak, może ja taką odpalę jakąś pochodnię jeszcze tutaj na górze czy coś, żebyśmy widzieli. Dobra, i zobaczymy. Masz jakieś jedzonko w ogóle? Bo ja jestem głodny już, słaby jestem. Tak, mam, zebrałem, bo tam w ogóle na jakieś jabłoń zobaczyłem, wiesz? I na jabłoni rosły jabłka i sobie zebrałem właśnie. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Dziękuję. Dobra. Zgadza się. Idziemy tam? Ja... No już się nie mogę doczekać, co tam będzie. Ciekawe, czy ktoś tam mieszka, może kogoś jeszcze poznamy tam. Tak, ja mam w ogóle tu ładunki, może byśmy coś wysadzili. Czy też o tym myślisz? Czy nie? Jestem za, w sumie możemy coś tutaj nabroić. Bo tu się nie da wejść, byśmy zrobili tutaj przejście. Zrobimy sobie przejście. Zrobimy, ale jak tu jest ładnie w ogóle, zobacz. No. Tu chyba mieszka jakaś bogata osoba. Dobra, odpalamy, uwaga, Krycha. Wbijamy. Ale wybuch był duży, co? No, może by wbijać teraz, normalnie, na luzie. Zobacz, co zebrałem, patrz, co mam. Co to jest, weź jedno. O! Śnieżka chyba. Śnieżka, ja cię rzucę. Ja cię też, ale headshota żeś dostał, Krycha. Trochę poczułem się, jakby była zima u nas. Ty, a tutaj jakaś taleta w ogóle, zobacz, normalnie taletka. Można tutaj sobie usiąść, tutaj jakiś prysznicek. Ale tu ktoś super to wszystko urządził. Jak ciekawe, jak to się robi, jak to się takie rzeczy jeszcze robi. Ty, jeszcze się nie nauczyłem takich. W ogóle mam pomysł. Może byśmy się pobawili tutaj w chowanego, co? Bo tutaj woda cieknie w ogóle. Ja dobry nie pomysł. Mogę, tu jest tyle... Chowanego, tu jest tak... To jest taki duży dom, że w chowanego możemy się pobawić, bo będzie ciężko dobra, znaleźć kogoś, nie liczę, wiesz? Nie liczę, nie kryję. Ty... Shotgun nie liczysz? Ty liczysz, tutaj, będziesz stawał może tu w rogu i zaczniesz liczyć. Ja zawsze jak byłem młody, to liczyłem, no ale dobra, to ale później ty będziesz liczył, okej? Dobra, stawaj, ja się będę chował. Wszędzie, w całym domu tylko można, gramy na cały dom, także dawaj, ale odliczaj. Ale nie można wychodzić poza teren domu, nie, tak? Nie można, dawaj, odliczaj. Dobrze. Do ilu mam liczyć? Do 20. Aha, dobra. Dobra. Raz. Dobra, ja uciekam jak najszybciej. Uciekam stąd. Ja cię już ciemno, już się robi niebezpiecznie. A nawet nie wiem, czy w ogóle ten dom jest pusty. Może ktoś tutaj jest w ogóle w tym domu. Nie wiem. Tutaj nie wiem. Nie, tu się nie schowam. Za kiepska ta kryjówa. Za kiepska jest. Kurczę. Idę w ogóle znaleźć coś tutaj. Muszę szybko bardzo znaleźć jakąś kryjówę normalnie. Jakie tutaj są w ogóle takie... Jakieś, kurczę, ognicho, jakieś tabliczki dziwne. O, może tutaj
Nie, tutaj w ogóle jest jakiś garaż i samochód. Tu w ogóle ktoś chyba mieszka, coś mi się zdaje. Bardzo dziwne, że w ogóle tutaj wszystko się pali, tak jakby ktoś tu niedawno był. O nie, ktoś tutaj jest. Ja się tu muszę schować. O ja, w tej zbrojce w ogóle. W tej zbrojce to może go wystraszę. Chwila. Chodź tutaj, Kadziaku. Jaki ty jesteś, kurde, twardziel, nawet ci nie mogę trafić. Co się dzieje? Kim ty jesteś? Co ty tu robisz? Co ty kombinujesz? Co robisz w moim domu? To twój dom, ja się bawię w chowanego z moim przyjacielem, on właśnie szuka, zaraz tutaj pewnie będzie. W moim domu się bawisz chowanego, wynoś się z mojego domu, wynoś się z mojego osiedla. Co ty robisz? To jest mój świat, ja tu wygenerowałem sobie świat. Jakie twoje osiedle? Co ty mówisz? To jest mój dom, ja sobie, nie niszcz mi, zostaw ja mi biorę mojego babusa. Ej, co ty wymyślasz? Wypadł to mój, stąd, to bo mój cię świat. Zaraz zniszczę, zobacz jaki mam miecz, zaraz cię rozwalę. Jaki? Ja patrz, jaki zobacz. Ja mam, ty. Ja mam zobacz. Lepszy. Zaraz będzie po tobie. Ja cię zaraz załatwię. Robię. Tylko ty jesteś jakiś niezniszczalny, ja no cię to chodź. Nawet nie no mogę trafić, kurde, ty cwaniaku jeden. Ty jesteś normalnie jakiś kozak. Gdzie? Weź przestań. Zaraz Krycha tu przyjdzie i cię załatwimy. Chcesz, żebyśmy cię załatwili? Zobacz. Teraz mi na pewno. Teraz mnie zabolało. I co? Jak założyłem tą zbroję, jakoś poczułem teraz ból. Mam cię załatwić? Przestań, bo ja cię zaraz złoku uszczelę. Jesteś pewny, że chcesz się bić? Zaraz cię złoku uszczelę. Patrz, co ja tutaj robię, stary. Ty w ogóle nie wiesz, z kim igrasz. O nie. Kurde. Ty igrasz, to ja to zaraz ty się dowiesz. No nie, teraz to przesadziłeś, już jest po tobie. No to teraz dawaj, chodź. Z kim grałeś chowanego, powiedz, przyznaj chodź się, tutaj. Z kim grałeś chowanego. Z moim przyjacielem Krychą. Teraz koleżkę też rozwalę. A, to go rozwalaj. Ty mi też wysadziłeś? Rozwalaj, Krychę, ja tylko uciekam do swojego domku, cwaniaku. Ale znajdę cię i tak, draniu. Tak, już mnie znajdziesz, wysadzę ci tą całą chatę. Ja nie mogę, ale kozak ze mnie. Ale przykozaczyłem w ogóle w tej zbrojce, to go wystraszyłem nieźle. Gdzie jest tylko Krycha? On tam został w środku? Dobra, ja w ogóle myślałem, że on już jest w domku, może jest. Nie ma go tutaj. Dobra, to ja tutaj będę sobie przenocuję noc. Mam nadzieję, że Krycha tutaj przyjdzie do mnie w nocy i będziemy tutaj razem kimali, żeśmy rano się obudzili. No i ten typek nie jest niebezpieczny, nie zrobi mu na bank krzywdy. Dlatego ja się tutaj muszę położyć, bo już normalnie nie mam siły i idę sobie spać. Wow, gdzie ja jestem? Gdzie ja się przeteleportowałem? Co to jest za dom w ogóle? Chwila. Jakiś zegarek? O kurczę, już tak rano? Ja w ogóle przez... Co? Krycha, to jest nasz domek w ogóle? Gdzie? Co ty zrobiłeś z naszym domem? No, witam cię, G-Play. Siema, G-Playku. Siemano. Powiem ci, że ten Minecraft jest tak super grą, że po prostu nie wytrzymuje, czaisz, co się stało? W ogóle ty walczyłeś wczoraj z tym ziomeczkiem tam z tego domu? Tak, spotkałem go i w ogóle wysadziłem mu pół chaty i w ogóle biegł za mną, ale mu uciekłem i trafiłem tutaj do domku i czekałem tutaj na ciebie, poszedłem już spać i byłem pewny, że przyjdziesz i wrócisz do naszej bazy i przyszedłeś. Ale w ogóle skąd ty to wszystko miałeś? Nawet tutaj zdążyłeś farmę wyhodować kwiatków, widzę. Słuchaj, już ci wszystko opowiadam. Sprawa wyglądała tak. Okna. On w pewnym momencie mnie zobaczył w domu swoim, bo się okazało, że to jego dom, tak mi powiedział. No. I on w ogóle mnie zaatakował. I ja tak naprawdę się zdenerwowałem bardzo mocno na niego i zacząłem go atakować. Biliśmy się bardzo długo. Ta walka trwała tak długo, że ja po prostu już w pewnym momencie byłem strasznie zmęczony. Ale udało mi się go pokonać i właśnie z jego chaty wziąłem te rzeczy. Na przykład ten kamień, co tutaj zrobiłem nowy dom z tego nawet, materiału. Te wszystkie drzwiczki, rzeczy. A zobacz, na wypasie, co mam w ogóle wypasie, jakie fajne drzwiczki. Ja mam w skrzynce mam jego rzeczy. Wow. Mam łuk. Tą zbrojkę złoto, złoty mieczyk i właśnie te, i zobacz, jeszcze mam takie narzędzia z tego kamienia. Ja to chcę, ja biorę te narzędzia. Nie no, kozackie są, mogę je? Ja. Weź ty nawet jeszcze łuk, może ze strzałami i te złote rzeczy. O kurde, biorę. Możesz nosić ze sobą, jak nam ktoś podpadnie, to zawsze będziemy niezniszczalni. Dobra, jak chcesz, to możesz wziąć w ogóle tą dirtową zbrojkę, ja tutaj mam jeszcze te w ogóle śnieżki. Dobra, kurde, nieźle, powiem ci, nam idzie. Hehe, mam cię, kurcze, Krycha. Ale dostałeś się ze śnieżek. Ja nie mogę. Ej, zaraz cię załatwię, mam super mieczyk, uważaj, Krycha, nie zamierzam no się go użyć. Teraz nie możesz mnie bić, bo on dużo mi HP zużywa, słuchaj, a jest jeszcze ważna. Au, nie.
Co się dzieje? Już mnie boli. Słuchaj, jest jeszcze bardzo ważna kwestia. Słuchaj, pamiętasz to miejsce tam, gdzie ja liczyłem i kryłem? Tak, pamiętam. Miałem szukać? Na dole tam, no. No, na dole. To wiesz, co odkryłem po jego załatwieniu? Jak już go załatwiłem, odkryłem, że tam jest w ogóle jego tajny sarkofag, tajna skrzynia, w której coś na pewno ukrywa bardzo drogocennego, wiesz? O, sorry, chciałem ci pod nogi. No to dawaj, lecimy tam, idziemy zdobyć ten skarb. Czemu go wczoraj nie zdobyłeś? Co jest? Czemu wczoraj nie dałeś rady? No właśnie opowiadałem ci, bo byłem strasznie zmęczony tą walką z nim i nie miałem rady. Co jak on będzie w ogóle i kurczę i znowu będzie nas załatwi, jak będzie w domku? Co się stanie wtedy? No nie ma takiej opcji, on już się bał. Dobra, ale cicho, bądźmy cicho, skradaj się teraz. Ja może bym położył, chodź tak po cichu może, będziemy się skradali, bo to kurczę jeszcze nas zobaczy i co wtedy, będzie awantura. To jest dobry plan, ja uciekam za tobą też. Jak ja go zobaczę, to ja uciekam w ogóle od razu, dawaj, po cichutku, dawaj. Dobra. Chodź krycha, chodź. Dlatego musimy też być cicho, nie wiem, nie jestem pewien, czy on tak naprawdę uciekł, czy nie. Dobra, jestem na dole, nie widzę go tutaj, krycha. Nie widzę. Dobra, go tutaj. To już można w sumie normalnie mówić. Dobra. Słuchaj, to jest tu, zobacz. Tutaj w tym miejscu liczyłem, pamiętasz? Tak, pamiętam, tutaj. No. No to patrz tu, chodź tutaj, muszę ci coś pokazać, to jest niesamowite, zobacz. Jakie tajne przejście. Ile złota! Cała posadzka ze złota! Krycha, no. Ja nie mogę, co ty żeś odkrył? Rzeczywiście tam jest skrzynia na końcu. Tylko no, to jest bardzo niebezpiecznie, możemy zginąć. Byłem strasznie zmęczony, a kto się poświęca? Ja mam się poświęcić, czy ty, kto tam przechodzi? Razem możemy iść, razem, albo ja pójdę, nie wiem, ja no mogę iść. No to powolutku, dobra, może krycha, razem słuchaj, pójdziemy. Ja ci tutaj zostawiam wszystkie swoje rzeczy i pójdę po to, poświęcę się i pójdę. Najwyżej, kurczę, nie wydaje mi się, że zginę, ale trzymaj, rzucam ci tutaj wszystko, bierz. O, okay? Dobra. Dzięki, wziąłem wszystkie twoje tutaj rzeczy, także... O! Udało mi się! To mogą być bezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne, wiesz co, bo powiem ci, że no naprawdę to jest, kurczę, ciężka misja i wiesz co, jak tak naprawdę wpadnę, to zginę i się zabiję. Uważaj na siebie, bo ja się boję ciebie, zobacz, bo boję się znaczy o już ciebie. Już coraz bliżej, jestem, udało się! Jest! Co jest w skrzynce? Jezu! Krycha, ty nie uwierzysz! Tutaj jest cała skrzynka! Ja dobrze, że ci oddałem swoje itemki, bo nie miałbym miejsca, żeby to wszystko włożyć! Normalnie cała skrzynia... Co się tam dzieje? Co tam jest? Cała skrzynia złota! Jesteśmy bogaci, Krycha! Ja no nie mogę! Idę do ciebie! Co to był czekaj, za koleś, który mieszkał w tym domu? Ja nie mogę teraz zginąć, bo jak zginę, to będzie masakra. Chodź, uciekamy. Uciekamy stąd, jak najszybciej, teraz. Co to w ogóle za koleś? Zwijamy jak najszybciej. Jakiego my kolesia bogatego załatwiliśmy, co? No mega, ale dawaj, uciekajmy w jakieś nowe miejsce, bo on wie, że ja tam mieszkam. On może nas tam znaleźć, uciekajmy gdzieś daleko teraz. Nie, no musimy, musimy zmienić to miejsce, bo ja nawet nie wiedziałem, że tu jest taki fajny mostek. Dobra, ja też tego nie widziałem. Może na wodzie byśmy w ogóle zamieszkali, to by było spoko. Ty, tutaj jakieś skrzynie tu widzę, może tutaj coś będzie. Jakieś slime bowle. Biorę. Biorę wędkę. Ja też wędkę sobie wezmę. Trzymaj. Dobra, to bierz. Trzymaj. Tutaj mam jeszcze jedną. Dobra, uciekamy. Uciekamy! Cię uciekamy! Ha, na głowie masz ten! Dobra, chodź. Sławik. Idziemy. Trzymam cię teraz. O, ty wariacie! Nie, uciekajmy, weź, bo on zaraz tu przyjdzie, chodźmy szybko, skakujemy na główkę, wow, ale ty jesteś... Ja tu rybę jeszcze złapię po drodze. O, przed chwilą wyrzuciłem przez przypadek ten. O, bierze mi tam coś, krycha? Zobacz, czy bierze. Czekaj, zobaczę. O, zaraz powinno ci coś... nie ma już słowika. Zwinąłem. Dobra, gdzie teraz będziemy mieszkali, krycha? Musimy... Ale powiem ci, poczekaj na mnie może chwileczkę, bo ja się zaraz zgubię i się nie znajdziemy, co? Chodź, przyciągnę cię tutaj. Dobra. Ej, patrz, a tam coś w ogóle wystaje, widzisz? Tak jest z nad drzew. Dobra, idziemy tam, tam może zamieszkamy, co? Ty, w ogóle teraz to możemy mieć domek ze złota normalnie, czaisz, stary? Ze złota, nie uwierzysz. Ze złota? Ale my aż tak jesteśmy bogaci teraz nie dowierzam. Aż tak. Patrz, aż ci dam tutaj, bo mi już ciężko się biega. Trzymaj parę staków. Widziałeś coś takiego? Widziałeś kiedyś coś takiego na oczy? Ile tego jest? Ja zgłupiałem, po prostu zgłupiałem, G-Play. Dobra, budujemy sobie tutaj na wodzie domek. Co? Dawaj.
Tutaj dobra, o. Dobra, dawaj. Fundamenty. Jestem za, uda nam się na pewno i szybciutko zwięźle nam to pójdzie szybciutko, no, wiesz? No, ja nie mogę. Marzyłeś o tym, żeby mieszkać w złotym domie, bo ja tak, zawsze. Kurczę, no naprawdę, ja zawsze o tym marzyłem, jeszcze... Ty, a nikt nas nie okradnie, myślisz? Myślisz, że nikt nas nie okradnie? No wydaje mi się, że nie, nikt nas nie powinien okraść. Tutaj z dwóch stron może wejście zrobimy, co? Żeby było tak jakby, o, wiesz co... O kurde, jak będziemy... Krycha, masz kilo, bo ja teraz nie mam jak tego zniszczyć, zrobiłem tutaj... No mam, tylko poczekaj, muszę tutaj dobra. Coś wykminić, może dobra, zaraz coś mi czekaj. Się uda. Okej, okay. Czekaj. O, mam, trzymaj, o, zobacz. Czekaj, bo ja tutaj jeszcze robię szybko. Jak będzie piękna chatka, normalnie, wow! Okej, okay, to ciśniemy. Ciśniemy ostro, szybko, Krycha, bo już się ciemno robi. Dobra, Krycha, już praktycznie tu kończymy. Tutaj jeszcze trzeba właśnie ładnie wypełnić. Ja, i co, już? Myślisz, że to wszystko? Gotowe! Zrobiliśmy gotowe, to? Udało się, Ghibli, wyszło nam, juhu! Ale to pięknie wygląda, to tak super wygląda. No, mój najlepszy domek. Zobaczymy z zewnątrz, jak to wygląda, no, co? Najlepszy mój domek w życiu, normalnie lepszego domku nie widziałem. Ja nie mogę, calutki, ze złota i tylko nasz, Krycha, tylko nasz. I jeszcze na wodzie, no kurczę, nigdy sobie nie wyobrażałem takiego super domku, ale cieszę się, że cię poznałem, wiesz, Ghibli, super, że jesteśmy przyjaciółmi. No kurczę, mega się złożyło, ja nie mogę. No powiem ci, że pięknie nam to wyszło, tak wszystko jest ładnie udekorowane i mamy nawet dwa wejścia, także no ja jestem bardzo szczęśliwy, nie wiem jak ty. Słuchaj, kładziemy się spać? Kładziemy się, tak. Dobra, to ja chcę na hamaku, mogę na hamaku? Możesz na hamaku, kładź się śmiało. Dobra, a ty gdzie będziesz spał dzisiaj? No tutaj na ziemi sobie na brzuchu położyłem się, bo ja zawsze na brzuchu śpię. No dobra, to dobranoc, Ghibli, zbieraj siły na jutro, bo jutro nas czeka też ciężki dzień. Dobranoc, przyjacielu. Wow, obudziłem się, tylko gdzie jest Krycha? Co? On w ogóle przesiadł się na krzesło. Spał tutaj na ziemi i teraz śpi w ogóle w jedzeniu naszym. Jaki świr to jest. Kacpero, wstawa, już jest dzień. Już dzień, Kacper. Ale się nie wyspałem, ale mnie kręgosłup boli. O, co ty kurczę, żeś dał? Co ty żeś dał? Czemu ty spałeś na krześle, a nie na ziemi albo nie na hamaku ze mną? Coś ty dał? No nie wiem, lunatykowałem chyba i coś mi się przyśniło i nagle zmieniłem swoje miejsce spania, wiesz? Słuchaj, ja proponuję, żebyśmy na śniadanko złapali jakąś świeżą rybę, jako jeszcze jesteśmy na wodzie i byśmy poszli sobie w ten piękny poranek na rybki. Co ty na to? Dobry pomysł, Ghibli, możemy iść. No to dawaj, gdzie idziemy? Którędy? Tędy czy no, tędy? No tędy, no tam. Dobra, tam. To idziemy. O, to co, zarzucamy wędeczkę? Dawaj. Pyk. Ale tu jest za płytko chyba, nie wiem czy rybki wezmą, no, myślisz, że wezmą? Spróbujemy, specjalnie, ja naprawdę uwielbiam łapać ryby i specjalnie chciałem mieć domek na wodzie, więc... Kurczę, jak tutaj nie będzie można nic złapać. O! O! O, bierze! O! Bierze! Kurczę, nie złapałem, A ci to nic, chyba jakąś kiepską przynętę zarzuciłeś, uwaga, co? Tak, to zobacz o. To, patrz to. Ja! I co? Nieźle, i masz zobacz, rybę. Zobacz, jaka piękna rybka. O, biorę, dzięki. Ej, zabrałeś. Jakie ty jesteś cwany, ja nie wiem jak ty to robisz, ja jeszcze nie jestem takim kozakiem. Ja nie mogę. Uwaga, zaraz coś pyka, ale dobrze chyba, szkoda, że nie mamy zanęty, to by szybciej brały, ale i tak dobrze. No, patrz, wow. Jest, mam! Jest. Ty, ja mam pomysł, Krycha, ja trochę zbiorę tutaj, bo ostatnio właśnie mi się coś śniło i w sumie chcę to sprawdzić. Śniło mi się, ja, to działa, wiedziałem, zobacz, stworzyłem takie coś i w ogóle z tego mi się śniło, że ja stworzyłem zbroję, ale nie wiem, czy to możliwe. Nie, to niemożliwe, już mi się tak śniło, miałem taki pewnego rodzaju sen, że ja mogę z tych bloków robić taką to. Taką rybę, o! Taką rybę złowiłem. Ja, jaka kolczatka. Żółtą jakąś. Kolczatka, ty, czekaj. Chwilka. Ja! Ej, Krycha, patrz co ja mam za spodenki, normalne kalesony. Kalesony co? Normalnie ze złota, ja robię... Skąd ty to masz? Ja robię całą zbrojkę. Ja nie jak mogę. Jak to się robi? To się robi normalnie z tych sztabek, ale musiałem do tego dojść, to mi się śniło. Ja wiedziałem, że tak można, ja wiedziałem, że coś w tym jest. Ja ubieram całą diaksową, złotą zbrojkę i kurde, normalnie będę koksikiem. Dzięki, że mi dajesz złoto, cały czas złoto tutaj wypluwasz. Wiesz, Krycha, jesteśmy bogaci w końcu, co nie? Jesteśmy bogaci. No tak, jak wygląda? Się, ale super. Jak wygląda? Jo, nie no, ta zbrojka naprawdę do ciebie pasuje. Wow, jest nieźle. Ty, Krycha! Tak patrzę, zobacz co jest za mną w ogóle. Czy ty to widzisz? Pada deszcz, ale co? Jestem pod drzewem. No zobacz, nie. Tam nie było tego. Tam jakiś... Gdzie? Jakiś budynek tam jest, no zobacz tutaj.
Aha! Jakiś budynek! Coś tam jest, ty, coś tam w środku widać. Idziemy zobaczyć, co to jest? No musimy, no jestem strasznie ciekawy, co tam jest jeszcze obok naszego domu. No kurde, kto tutaj? Chwila, halo, ty chyba nikogo nie ma, nie widzę tutaj. Ty, jakieś kamery, komputery, ile tutaj w ogóle jakiego sprzętu drogiego jest, co? Ej, ja to chcę, tą kamerę. Ja bym chciał zostać youtuberem, ja chcę nagrywać filmiki. Słuchaj, musimy wymienić zamki w tych drzwiach. Ja tutaj wymienię zamek i wiesz co? Trzymaj, tutaj leżą te drzwi. Dobra, tutaj czekaj. Tutaj to zrobimy, zaznaczymy, że to nasze, czyli złote. Tutaj drzwi postawię na nowej platformie i okej. Zamek jest tylko dostępny dla nas, czyli dla tych, co posiadają złoto i nikt już tutaj nie wejdzie. Ty, nagrywamy coś, krycha? Dawaj, jakiś filmik. Ja bym filmik. Coś nagrał. Dobra. Normalnie, fajnie by było. Dobra, dawaj, ustawiam kamerę. Dobra, nagrywamy, odpalam, chwila. Cyk. Yo, siemano, z tej strony Gplay i ciekawe, ile uda wam się dzisiaj wbić kciuków w górę, co powiesz do kamery? I Laki, siemaneczko, witam, siemaneczko, ale nam się poszczęściło z Gplayem, powiem wam, jest super, bo mamy złoty domek. Aha, właśnie tak, zaraz to leci na YouTube'a, nie krycha? Na YouTube'a. Zgadza się, już się nie mogę doczekać, aż masz jakiś kanał w ogóle? Tak, mam, możecie kliknąć kciuka w górę. Jak się spodoba i napisać komentarzyk, byłoby bardzo miło. Dobra, ja tutaj wyłączam, to już puścimy to na YouTubka. Stary, ja tutaj widzę, tutaj jest wszystko, kanały, nie kanały, tutaj jest wszystko normalnie. Krycha, i nawet mamy, co to jest? Jesteśmy Xbox? Normalnie, mamy takie szczęście, będziemy bogaci, będziemy zarabiać na YouTubie, będziemy nagrywać filmiki. Nie uwierzysz, co się tu stanie, ja już się zajmuję montowaniem, także musisz Ale mi dać fajnie. Teraz się trochę skupić. Ja tutaj będę montował, okej, także czyli biorę co, się. Mam wyjść stąd? Mam tak, wyjść stąd, wyłaź, co? Wyłaź, wyłaź. Dobra, to zostałem cię samego. Wiedziałem, że pomysł z YouTube'em to najlepszy pomysł pod słońcem. Idę właśnie po krychę i właśnie mamy tu już diamentowy domek. Po kilku latach udało nam się już uzbierać na diamentowy domek. Chwila! O ty wariaciku! Chodź, idziemy nagrywać filmik, stary! Witam cię, siemaneczko! Siemanko, słuchaj, stary, co ty tak późno wstajesz? Ja tutaj już zmontowałem dwa filmy. Dawaj, chodź, idziemy do studia. Dzisiaj nagrywamy filmik. Dawaj, lecimy tutaj. A jaki filmik nagrywamy? Słuchaj, będziemy nagrywali bardzo fajny filmik. Za chwilę zobaczysz, biorę tylko kamerę. Wiesz co, tutaj moje diamentowe rzeczy. Normalnie, kurczę, wszystko tutaj ustawimy. I kurczę, nie wiem, gdzie byśmy to nagrali. Może tutaj, na plaży dzisiaj, co? To będzie spoko miejsce. No. Dobra, to ja tutaj w ogóle odpalę kamerę. Czekaj, trzeba w ogóle ustawić dobrze światło i tak dalej. Także dawaj, tutaj jakieś reflektory włącz. O! Jest! O, dobra, pięknie! No to co, ja odpalam tutaj nagrywanko, co? I zaczynamy, gotowy? Gotowy! Dobra, akcja! Yo, siemano, z tej strony Minecraft Gplay i witam razem z moim przyjacielem Krystkiem! I właśnie rzucamy dla was tutaj diamenty, moi drodzy, diamenty specjalnie dla was, wszystkie dla was! Ogólnie dzisiaj Krystek jeszcze nie wie dokładnie, co go czeka, ale właśnie będziemy dzisiaj się klepali w PvP w tych diaksowych naszych zbrojkach. Trzymajcie również diamenty dla naprawdę? Was. Naprawdę? I będziemy się bili, tak. Ale dzisiaj mamy starcie. Na pomysł, ale co, kto wygra, to co robi, co bierze? Kto wygra, ten ma na własność ten domek diaksowy, co ty na to? No chodzisz nie wierzę. To? Aż tak? No, aż serio? Tak. Serio? Aż tak. Wszyscy my będziemy się klepać tak długo chyba, co? No, chyba, że cię... To co, zaczynamy? Drodzy tak. Widzowie, jesteście gotowi na PvP, a rękę? Zaczynamy. Jestem za. Dawaj. Chodź, mam cię tutaj. Dobra. O, ty dobra. Mi nic prawie nie stracisz. I tak cię rozwalę, tak? Rozumiesz? Bo... I czekaj, difficulty, damy hard. I teraz się bijemy i zobaczymy, akcja, dawaj, zobaczymy jaki teraz będziesz kozak, no chodź. No to dawaj, chodź. O no. Kurczę, teraz traci się szybciej życie. O, jaka strefka. Teraz szybciej życie. Jaka strefka, no i jak? Wow. Nie możesz mnie trafić w ogóle, co? Wow, ty nie możesz mnie trafić i ty już niszczysz, zniszczony jesteś, tak? Gplay. Ja cię tu zaraz pod kopek robię. Tak, cię mam. Zobacz, no to już, po tobie jest. Ale po kurde, jest, widzowie, jak wam się podoba, lecimy, ej, jak wam się kurde, podoba, nie, po serduszka, jest? O nie! Dużo emocji, jeee! Yeah!